No siemaneczko wszystkim. Piękna pogoda dzisiaj. Cieplutko. Mam nadzieję, że już tak zostanie. Więc jest chytry plan taki, żeby dzisiaj wsadzić palmę do gruntu. Tak jest. Trach dzisiaj ląduje do gruntu. Miejsce, tak jak mówiłem, obok basenu, żeby można było mieć tropiki u siebie, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Sadzimy palmy, niedługo banany i będzie ślicznie. Także ja się biorę za kopanie, a wy oglądajcie. No, także jak widzicie, ustawienie już jest wstępnie przygotowane palm. Na środku będzie posadzony traszek, po lewej karłatka wulkano i po prawej zwykła ta humilis. Oczywiście korzystam z rozwiązania takie jak Darek zrobił siebie, no bo chcę okrywać je na zimę jedną osłoną. Trochę będzie większa, bo dwie małe palmy będą pod spodem, no ale zawsze to będzie jedna osłona, jedno grzanie. Zdjąłem doniczkę, aż zobaczymy, że są bardzo ładne korzenie. A druga sprawa, to tej doniczki użyję do sprawdzenia, czy jest wykopana dziura na odpowiednią głębokość. Także jak widzicie, jest już wyryte. Jest trochę głębiej wykopane, ale tu przywiozę takiego piaseczku specjalnego, bo tutaj też jest piasek niżej, ale takiego różnego piasku i trochę nawozu. Nie byłbym sobą, jakbym nie dał rocznicę jeść. No i dobra, nawóz przyniesiony. Tutaj taką resztkę wsypałem, co miałem w wiaderku. Ja uważam, że nie ma to jak naturalny nawóz. Mam nadzieję, że nie zaszkodzę. Dosypiemy tutaj teraz piasku. To wszystko przemieszam. Oddzielę jeszcze warstwą piasku. I jak już tu oddzielę tą warstwą piasku, to wtedy będę sadził palmę, także jak już zacznie rosnąć, się dokopię do nawozu, to będzie miała takiego kopa do wzrostu. No i dobra, palemka już wrzucona do dziury. Tutaj zrobiłem taką mieszankę piasku z ziemią, taką czarną, uniwersalną. No i obsypię dookoła. No i będę się brał za wykopywanie tutaj drugich mniejszych dziur właśnie pod pozostałe karłatki. No i dobra, idziemy. Pies cały czas pomaga. Co, piłeczkę przyniosłeś? Dobra, idziemy do palmy. Jak widzicie, palmy już wsadzone, trochę zmalała. Ta, co była taka wyższa ode mnie, nagle jest niższa. No, ma gdzieś z 1,80 m. Ale teraz wsadzona w ziemię, papu dostała. Ma pole do popisu, stanowisko super słoneczne. Także może teraz rosnąć. Jak widzicie, kompozycja wygląda tak. Poszedłem krok dalej i wsadziłem 3 palmy razem, a nie 2. Jak to wygląda. Także tyle na dzisiaj z mojej strony. Mam nadzieję, że bandziury do jutra nie wykopię. Zobaczymy. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.